Dzisiaj jemy płatki owsiane o tak, bez niczego, ponieważ jest inflacja. Wszystko jest drogie i na nic nas nie stać. Nie wiem jak u was, ale u nas wszystko podrożało. Kiedy pójdzie się do sklepu, to można mieć wrażenie, że na waciki rzeczywiście trzeba wydać te przysłowiowe 40 dolarów, jak to było w Killerze. I właśnie dlatego pomyślałam, że warto zrobić na ten temat wideo, ponieważ wydaje mi się, że ten problem dotyka nie tylko mnie, a wczoraj przeczytałam taki artykuł, który po prostu totalnie mnie rozsierdził i muszę się z wami nim podzielić. Cześć, mam na imię Ania, to jest mój daily vlog. Dzisiaj przez cały dzień będę mieć was ze sobą i będziemy rozmawiać o inflacji i o tym, dlaczego większość produktów podrożało dużo więcej niż te 8-9%, które teoretycznie inflacja wyniosła. Ale zanim do tego przejdziemy, my z Artemem teraz będziemy jeść nasze śniadanie, jałowe śniadanie, a potem musimy posprzątać w pokoju, potem pójdziemy na spacer i może właśnie na spacerze spotkamy się z wami ponownie. Całkiem głośno, więc mam nadzieję, że damy radę tutaj nagrać ten kawałek, ale bardzo podoba mi się ten kadr w ogóle z tym drzewem w ogóle kwitnącym z tyłu, w ogóle uwielbiam te drzewa. Tutaj w Pradze jest ich bardzo dużo i w Brnie w sumie też było i naprawdę one są takie śliczne. No ale mieliśmy mówić o inflacji, a nie o drzewach, więc przerzućmy się na ten temat i słuchajcie, zaczniemy od podania sobie definicji inflacji, ponieważ musimy przede wszystkim zrozumieć, czym inflacja jest. Inflacja to jest proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce i skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Oczywiście, że definicja była z Wikipedii, bo ja po prostu korzystam z Wikipedii do wszystkiego, ale naprawdę uważam, że na Wikipedii jest całkiem sporo rzetelnych, sprawdzonych informacji, a jeśli nie są sprawdzone, to jest zawsze napisane i można sobie wtedy samemu je sprawdzać. No dobrze, jakie mogą być przyczyny inflacji? No tych przyczyn jest bardzo dużo i teraz na szybko je wam wymienię i przyspieszę to może nawet edytując wideo, bo jest ich naprawdę strasznie dużo. Nadmierne zwiększenie podaży pieniądza przez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych. Niespodziewany i gwałtowny wzrost cen kosztów produkcyjnych, który prowadzi do ograniczenia zagregowanej sprzedaży. Wzrost zagregowanego popytu w gospodarce. Niezrównoważony budżet państwa. Przeinwestowanie gospodarki procesu inwestycyjnego przez państwo. Wadliwa struktura gospodarki. Import inflacji. No, to właśnie były one. Wydaje mi się, że tutaj na naszą sytuację najbardziej nakłada się niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych, ponieważ wszyscy będą mówić, że wzrost cen jest spowodowany głównie i pewnie tylko i wyłącznie tym, że ropa podrożała, ale może też jeszcze czymś. No, zobaczmy czym, a tymczasem, ponieważ co jakąś chwilę spada na mnie płatek śniegu, a przy okazji jest całkiem zimno, to zdecydowałam, że jednak musimy przenieść się do domu i właśnie tam teraz będziemy iść powoli, ale jeszcze wcześniej pójdziemy. Jak jedzie tramwaj, to zawsze muszę chwilę poczekać, bo tramwaje robią największy hałas, ale idąc dalej, to słuchajcie, zaraz pójdziemy do u nas, ja sobie kupię tam sznyki, a potem pójdziemy do domu i jakby wtedy już wszystko będzie nam dalej wytłumaczone. Zrobiłam sobie kawę, którą teraz będę piła i może dalej porozmawiamy o tej inflacji. Artem sobie tam siedzi i patrzy na to, co się dzieje za oknem, więc wydaje mi się, że mamy jakąś chwilę. A tymczasem słuchajcie, nagłówki wszystkich gazet na całym świecie prześcigają się po prostu w tym, aby clickbaitować nas i sprzedawać nam informacje na temat inflacji największej od 40 lat w Stanach Zjednoczonych, największej od 20 lat tutaj w Czechach, największej od 10 lat w Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo cały czas czytamy o tym, że to wszystko wina pandemii, że to wszystko wina wojny na Ukrainie, że po prostu jest jakiś kryzys, jakaś po prostu straszna sytuacja, która dzieje się i jakby my, no niestety, musimy być jej świadkami, musimy brać w niej udział, bo po prostu nie ma po prostu zupełnie innego wyboru. No ale ja wczoraj przeczytałam, słuchajcie, artykuł, który mówi coś, powiedziałabym, co najmniej niepokojącego i ja po prostu wam przeczytam, co ten artykuł mówi, bo wydaje mi się, że tak będzie najprościej. I słuchajcie. Wiele najbardziej dochodowych amerykańskich korporacji podnosi ceny pod pretekstem inflacji, aby zwiększyć zyski i zwroty dla akcjonariuszy kosztem konsumentów. Wynika z opublikowanej w czwartek analizy. 30 wiodących firm w głównych kategoriach wskaźnika cen konsumpcyjnych Amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, w tym żywności, energii, towarów, opieki zdrowotnej i schronienia, podniosło ceny, jednocześnie zwiększając swoje zyski o 151 miliardów dolarów, zgodnie z analizą grupy Accountable US.
Parafrazując, chodzi po prostu o to, że w Stanach wzrost cen w sklepach nie jest związany bezpośrednio z inflacją, ale także po prostu z faktem, że korporacje zdecydowały się zarobić na tym, że tak czy siak te ceny muszą podnieść i podnieść je trochę więcej niż inflacja by sugerowała, że powinny. I oczywiście możemy teraz powiedzieć, że to jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych i że u nas w Polsce jest inaczej, ale jeśli oglądaliście inne moje wideo o firmach, które znajdują się w Polsce, takich jak Coca-Cola, Nestle, czy o firmach handlujących ropą, to zapewne domyślacie się już, co chcę teraz powiedzieć i w interesie tych korporacji nie jest wcale to, aby ceny były podniesione tylko tyle, ile inflacja im sugeruje, ale to, aby po prostu wygenerować jak największy możliwy zysk. I w związku z tym, kiedy widzą oni taki właśnie opportunity, taką możliwość wygenerowania większego zysku, niż byśmy pierwotnie twierdzili, że powinien on być, to oczywiście, że po nią sięgną, bo czemu nie? Aha, jedna bardzo ważna rzecz. Ja nie mówię o tym, że jest jakiś zły CEO korporacji, który decyduje o tym, żeby ta korporacja była właśnie taka wyniszczająca, bo w niektórych moich wideo może się tak wydawać, ale nie, zupełnie nie o to mi chodzi. CEO to jest osoba, która wykonuje swoją pracę. Ponieważ jest na najwyższym stanowisku, oznacza, że wykonuje swoją pracę najlepiej, jak tylko się da. W związku z tym stara się wygenerować właśnie takie zyski dla korporacji, czyli robić właśnie to, co korporacja powinna robić, a nie, nie wiem, dawać tam jakąś gwiazdkę z nieba, meblować nam mieszkanie, czy pomagać głodnym dzieciom, tak? Nie, tego typu rzeczy nie leżą w interesie korporacji i jeśli korporacja zajmuje się tego typu rzeczami, to znaczy, że dzięki właśnie temu jest w stanie wygenerować większe zyski. Według mnie problem jest systemowy. Gdybyśmy zmienili system, gdybyśmy zmienili sposób, w jaki korporacje operują, to oczywiście sytuacja wyglądałaby inaczej, ale nie jesteśmy w tym idealnym świecie, jesteśmy w tym świecie, w którym jesteśmy teraz. Ej, w ogóle Artemem na szczęście zajmuje się teraz jego tata, a tutaj patrzcie, w ogóle ledwo co sprzątałam, a zabawki już są wszędzie naokoło mnie, ale tak właśnie wygląda macierzyństwo, że po prostu trzeba sprzątać zabawki cały czas, zresztą nie przeszkadza mi to, nie narzekam, nie mówcie mi teraz, że narzekam, po prostu mówię o tym jak jest, a tak naprawdę bardzo się cieszę z tego, że jestem matką, ale wracamy do tej inflacji i słuchajcie, nawet jeśli tak jest, jeśli korporacje rzeczywiście się tak zachowują, jak właśnie było napisane w tych analizach, w tych raportach, to nie jest to nic nowego. I Naomi Klein, o której tutaj na kanale wielokrotnie wspominałam przy okazji mówienia o książce No Logo, wspomina o właśnie tego typu taktyce w książce Doktryna Szoku. Staram się teraz przetłumaczyć ten tytuł na szybko w głowie. Doktryna Szoku, rozkwit gospodarki katastroficznej. Nie wiem, czy to dobrze przetłumaczyłam. Jeśli jest polskie tłumaczenie, to teraz wam je tutaj wrzucę. Autorka w tej książce opowiada o zagraniach wykorzystywanych przez różnego rodzaju organy sprawcze, takie jak właśnie rządy czy korporacje, które w momencie, kiedy wydarza się jakaś straszna katastrofa, typu klęska żywiołowa, wojna, atak terrorystyczny, czy cokolwiek tam innego się może wydarzyć, jak na przykład pandemia, to te organy sprawcze wykorzystują dezorientację opinii publicznej i starają się przeforsować mega prokorporacyjne prawa, mega prokorporacyjne jakby po prostu sytuacje życiowe, tak jak na przykład podwyżki cen. Autorka mówi także o tym, że właśnie w tego typu sytuacjach starają się rządy przeforsować bardzo często polityki, które są niepopularne wśród ludności, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj mówimy o inflacji i według mnie taki nagły mega wzrost cen, tak wielu produktów, wzrost cen czasem nawet o 30%, naprawdę po prostu idealnie wpisuje się w taką doktrynę szoku, w taką gospodarkę katastroficzną i właśnie w taką próbę po prostu wykorzystania dezorientacji społeczeństwa, wykorzystania momentu, kiedy to społeczeństwo tak czy siak spodziewa się tej podwyżki cen po to, aby jak najwięcej zarobić. Dajcie mi znać, co wy o tym myślicie. Czy wy zgadzacie się ze mną, a może uważacie, że mówię totalne bzdury? Może wcale tak nie jest, że jakaś po prostu doktryna szoku jest wcielana w życie, tutaj, gdzie teraz żyjemy. Może to jest po prostu tak, że mamy pecha, że po prostu żyjemy w takim świecie, kiedy cały czas katastrofy są produkowane tak na potęgę i dodatkowo są przez media, zwłaszcza te media, które współpracują z rządami, promowane w taki sposób, abyśmy ciągle żyli w strachu, abyśmy ciągle byli zdezorientowani, abyśmy ciągle po prostu, nie wiem, zastanawiali się nad tym, jak będzie wyglądał nasz jutrzejszy dzień. Ja, co myślę, ja już wiecie, ale ja jestem niesłychanie ciekawa, aby dowiedzieć się, co wy na ten temat myślicie, tak więc dajcie mi znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy się ze mną nie zgadzacie. Jeśli chcecie, dacie mi lajka, jeśli nie chcecie, nie dawajcie mi lajka. Jeśli chcecie mnie wspierać, możecie kupować od firm, z którymi mam podpisane umowy afiliacyjne, czyli od wielorazówki, Schow, Skrojone, Organic Basics czy Colorful Standard. Jednocześnie możecie także kupować w mojej firmie fusy.me kawę ze zrównoważonych, organicznych, bio, eko, po prostu farm. No, musicie mi wybaczyć tą reklamę, ale Ania też musi coś jeść, słuchajcie. No i to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Buziaki. W ogóle wiecie, co się wydarzy? W przyszłym tygodniu wydarzą się 3 odcinki, tak więc czekajcie na mnie w poniedziałek, środę
I w niedzielę. Tak, ale to tylko w przyszłym tygodniu. Tak, częściej tak nie będzie się działo. Buziaki, pa, pa!